Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem Pana Ministra zapytać do artykułu 209 i 283 kodeksu pracy. To rozumiem, że Pan Minister będzie odpowiadał, tak? O, tam jest Pan Minister, przepraszam. Jest Pan Minister. Dotyczy kodeksu pracy artykuł 283 i 209. Tam wiadomo, uchylamy ten artykuł, była sankcja. Czy mamy rozeznanie, jak ten artykuł funkcjonował? Ile było, nie wiem, kar, mandatów, bo usunięcie jego też był podyktowane nie tylko ułatwieniem, ale również, myślę, uciążliwością dla pracodawców. Czy pan minister dysponuje takimi danymi? I drugie pytanie dotyczące uzasadnienia. Państwo dosyć precyzyjnie określiliście w uzasadnieniu, ile te zmiany dotyczące na przykład skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie numeru NIP-u przyniesie oszczędności dla budżetu państwa. 67 milionów 770 tysięcy, w drugim przypadku 28 milionów 923 800 zł. Jaki był mechanizm wyliczenia tych oszczędności, bo no, jeżeli tak łatwo i prosto można wyliczyć, że obniżenie, skrócenie czasu oczekiwania na wydanie numeru NIP-u może przynieść takie oszczędności, no to może trzeba iść dalej. Jeżeli takie oszczędności tylko przez prosty zabieg obniżenia, skrócenia czasu oczekiwania na wydanie dokumentu przynosi takie duże oszczędności. Dziękuję bardzo.